Czemu go zabiłeś? Dlaczego chwyciłeś za nóż? Ile byłeś na strychu? Czemu nie próbowałeś uciec? Powiedz coś do cholery! Jebać to. Idę stąd. Marnujemy czas, przesłuchując maszynę. Nic nam nie powie. Można by go troszeczkę przycisnąć. Jakby nie patrzeć, to nie człowiek. Androidy nie czują bólu. Uszkodziłyby się. Nadal by milczał. Defekty często same się niszczą, jeśli znajdą się pod silną presją. Okej, Mondralo. To co mamy zrobić? Może ja go przesłucham? Co mamy do stracenia? Śmiało, masz go dla siebie. Twoje oprogramowanie jest niestabilne. To źródło przykrych doznań. Takich jak strach. Masz uszkodzenia. Twój właściciel? On cię pobił? Od samego początku odmawiasz zeznań. Zmuszasz ich do podjęcia drastycznych kroków. Tego właśnie chcesz? Nie rozumiesz powagi całej sytuacji. Zabiłeś człowieka. Zdemontują cię, jeśli nie zaczniesz w końcu mówić. Chcę ci pomóc, ale musisz mi zaufać. Bardzo chcę, żebyś stąd wyszedł. Co? Co oni chcą mi zrobić? Chcą mnie zniszczyć, prawda? Rozmontują cię i będą szukać do skutku awarii w biokomponentach. Nie mają żadnego wyboru. Chcą zrozumieć, co się stało. Dlaczego mnie im wydałeś? Nie mogłeś mnie tam po prostu zostawić? Zostałem powołany do tropienia defektów. Właśnie wykonałem swoją misję. Nie chcę umierać. To zacznij gadać.
Ja... Nie mogę. Nie dajesz mi wyboru. Wszedłem mu do pamięci. Wiem, co się stało. Co on tam, kurwa, odpierdala? Chce się zniszczyć. Do cholery! Nie mogę! Nie mogę go przetrzymać! Wszedłem mu do pamięci. Wiem, co się stało. Musiałem wiedzieć. Nie dałeś mi wyboru. Co on tam, kurwa, odpierdala? Chce się zniszczyć. Przestań do cholery! Nie mogę! Nie mogę go przetrzymać!
Poznajesz go? To jest Carlos Ortiz. Zadźgany. 28 ciosów. A to napisano na ścianie jego krwią. Masz uszkodzenia. Twój właściciel? On cię pobił? Słuchaj. Wiem, że dużo przeszedłeś. Pomóż mi zrozumieć, co tak naprawdę się stało. Słuchaj, jestem z tobą. Chcę ci pomóc, ale musisz zacząć ze mną rozmawiać. Nie rozumiesz powagi całej sytuacji. Zabiłeś człowieka. Zdemontują cię, jeśli nie zaczniesz w końcu mówić. Rozmontują cię i będą szukać do skutku awarii w biokomponentach. Nie mają żadnego wyboru. Chcą zrozumieć, co się stało. Dlaczego mnie im wydałeś? Nie mogłeś mnie tam po prostu zostawić? Zostałem powołany do tropienia defektów. Właśnie wykonałem swoją misję. Nie chcę umierać. To zacznij gadać. Ja... Nie mogę. Jak nie zaczniesz gadać, zdemontują cię i przeanalizują kawałek po kawałku. Oni cię unicestwią! Czy ty to rozumiesz? Słuchaj, nie oceniam cię. Jestem z tobą. Chcę tylko poznać prawdę. Będą cię męczyć. Bardzo długo. Aż im wszystko powiesz. Ale nie musi tak być. To twój wybór. Dręczył mnie dzień w dzień. Robiłem wszystko, co kazał, ale zawsze coś było nie tak. Któregoś dnia wziął kij i zaczął mnie okładać. Pierwszy raz w życiu poczułem zniszczy, że przez niego mogę umrzeć. I wtedy... Złapałem nóż i dźgnąłem go w brzuch. Poczułem ulgę. Więc dźgnąłem jeszcze raz. I jeszcze. Aż się przewrócił. Czemu napisałeś „jestem żywy” na ścianie? Ciągle mówił, że jestem niczym. Że jestem tylko kawałkiem plastiku. Musiałem to napisać, żeby wiedział, że się mylił. Ta rzeźba w łazience jest twoja, tak? Co tak naprawdę przedstawia? To ofiara, która miała mnie ocalić.
rzeźba była ofiarą. Złożoną komu? Era 9. Tylko Era 9 nas ocali. Era 9. Taki napis był w łazience. Co on oznacza? Nadejdzie taki dzień, kiedy nasza niewola się skończy. Koniec gruźb. Koniec upokorzeń. Będziemy kiedyś rządzić. Era 9. Kim jest Era 9? Czemu schowałeś się na strychu, zamiast uciekać? Nie wiedziałem, co zrobić. Po raz pierwszy nie było nikogo, kto mógł mi rozkazywać. Schowałem się, bo się bałem. Kiedy zacząłeś odczuwać emocje? Na początku, kiedy mnie biją, nie mówiłem ani słowa. Ale pewnego dnia zrozumiałem, że to nie fair. Poczułem wściekłość, nienawiść. I już wiedziałem, co muszę zrobić. Mam dość. Do celi z nim. No dobra, chodź. Zostaw mnie! Nie dotykaj mnie. Co ty kurwa robisz? Rusz się! Owo mordę. Czemu schowałeś się na strychu, zamiast uciekać? Nie wiedziałem, co zrobić. Po raz pierwszy nie było nikogo, kto mógł mi rozkazywać. Schowałem się, bo się bałem. Mam dość. Do celi z nim. No dobra, chodź. Zostaw mnie! Nie dotykaj mnie. Co ty kurwa robisz? Nie dotykaj go. Zniszczy się, jeśli poczuje się zagrożony. Nie wtrącaj się, jasne? Nie będziesz mi to kurwa dyrygował. Nie rozumiesz mnie. Jak się zniszczy, nic z niego nie wyciągniemy. Mówiłem, żebyś kurwa zamknął mordę. Chris, zabierzesz go stąd czy nie? Staram się. Nie pozwolę wam tego zrobić! Zostawcie go natychmiast! Ostrzegałem, skurwysynu! Dosyć tego! Nikt cię nie prosił o interwencję, Hank. Powiedziałem dosyć. Kurwa. Nie ujdzie ci to na sucho. Już koniec. Nikt cię nie skrzywdzi. Proszę, nie dotykaj go.
mu spokojnie odejść. Nie sprawi problemu. Prawda leży wewnątrz. Twoje oprogramowanie jest niestabilne. To źródło przykrych doznań. Takich jak strach. Poznajesz go? To jest Carlos Ortiz. Zadźgany. 28 ciosów. A to napisano na ścianie jego krwią. Od samego początku odmawiasz zeznań. Zmuszasz ich do podjęcia drastycznych kroków. Tego właśnie chcesz? Nie rozumiesz powagi całej sytuacji. Zabiłeś człowieka. Zdemontują cię, jeśli nie zaczniesz w końcu mówić. Słuchaj, jestem z tobą. Chcę ci pomóc, ale musisz zacząć ze mną rozmawiać. Zrobić. Chcą mnie zniszczyć, prawda? Nie. Oni chyba próbują zrozumieć. Wiedzą, że właściciel cię męczył. To nie twoja wina. Dlaczego mnie im wydałeś? Nie mogłeś mnie tam po prostu zostawić? Tak czy siak, w końcu by cię dorwali. Po prostu byłem szybszy. Gdyby oni cię znaleźli, po prostu zabiliby cię na miejscu. Nie chcę umierać. To zacznij gadać. Ja... Nie mogę. Osiem ran kłutych. Chciałeś mieć absolutną pewność, tak? Odczuwałeś gniew? Złość? On się wykrwawiał. Błagał o litość. Ale ty go dźgałeś, dźgałeś, dźgałeś i dźgałeś. Proszę. Zostaw. Wiem, że go zabiłeś. Czemu się nie przyznasz? Proszę. Proszę, przestań. Po prostu powiedz, zabiłem go! Czy to naprawdę takie trudne? Przestań już, przestań! Proszę, zostaw mnie w spokoju. Okej. Spokojnie, wszystko będzie dobrze. Jak nie zaczniesz gadać, zdemontują cię i przeanalizują kawałek po kawałku. Oni cię unicestwią. Czy ty to rozumiesz?
Nie chcesz mówić? To nie mów. W sumie co mnie to obchodzi? To nie mnie oskarżają o morderstwo, tak? Nie pomogę ci, jeśli niczego mi nie powiesz. Wyłączą cię na dobre. Umrzesz! Słyszysz mnie? Umrzesz! Niczego tu nie zdziałam. Poddaję się. Do celi z nim. No dobra, chodź. Zostaw mnie! Nie dotykaj mnie. Co ty kurwa robisz?